W pewnej grze karcianej używa się 36 różnych kart. Karty są w czterech kolorach, trefl, karokier i pik, ponumerowane od 1 do 9 w każdym kolorze. W jednym rozdaniu gracz dostaje 9 kart, które może ułożyć w dowolnej kolejności. Ile jest różnych zestawów 9 kart, które gracz może otrzymać? No cóż, to, że tutaj są jakieś 4 kolory, że karty są jakoś tam numerowane, to nie ma większego znaczenia. To, co jest istotne, to, że jest 36 różnych kart, czyli że każda karta jest inna, wszystkie karty są rozróżnialne. I spośród tych 36 różnych kart wybieramy 9. No i na ile sposobów można wybrać 9 kart spośród 36 różnych kart? To jest problem, który musimy rozwiązać. No to zacznijmy może od takiego naiwnego myślenia. Powiedzmy, że mamy 9 miejsc w ręku na 9 kart: 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i teraz losujemy karty. No to pierwszą kartę możemy wylosować spośród 36 wszystkich kart. Jak już jedną wyjmiemy, wiadomo, że jak rozdajemy karty, no to się nie mogą karty powtarzać. Czyli na drugie miejsce mamy już tylko 35 do wyboru, na trzecie mamy 34 i tak dalej. Czyli tu będzie 32, 31, 30, 29, 28. No, i teraz powinniśmy te liczby pomnożyć, tak? No, bo mamy 36 możliwości na pierwszą kartę, dla każdej z nich mamy 35 do wyboru na drugie miejsce i tak dalej, więc jak pomnożymy te wszystkie liczby, no to będziemy mieli liczbę wszystkich możliwych wyborów 9 kart spośród 36. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że licząc w ten sposób, liczymy wiele razy to samo, dlatego, że liczymy. Wszystkie możliwe kolejności, w jakich te karty są ułożone. A tutaj jest powiedziane, że gracz może sobie ułożyć te karty w dowolnej kolejności, może sobie je dowolnie pomieszać. Czyli my, uwzględniając różne kolejności, liczymy to wiele, wiele razy za dużo. Liczymy wiele razy to samo jako różne zestawy. No, może pokażę przykład, żeby to stało się bardziej jasne. Powiedzmy, że jako pierwszą kartę gracz dostaje dziewiątkę kier. No, i potem dostaje 8 jakichś innych kart. 8 kart. No, i potem w innym rozdaniu dostaje znowu te same 8 kart na początku. 8, a dziewiątkę Kier dostaje na samym końcu. Te karty tutaj są takie same. No, i licząc w ten sposób, jak tutaj u góry, to my policzyliśmy te dwa zestawy jako różne, podczas gdy tak naprawdę powinniśmy liczyć to jako jeden ten sam zestaw dlatego że nie ma znaczenia w jakiej kolejności gracz te karty dostaje on sobie może je potem dowolnie ułożyć czyli jak poprawić ten nasz rachunek który wykonaliśmy no powinniśmy podzielić tę liczbę którą tutaj dostaniemy mnożąc te wszystkie czynniki musimy to podzielić przez przez co przez liczbę na ile sposobów można te same 9 kart ułożyć w różnych kolejnościach. Ile jest możliwych kolejności dla 9 kart? No, mamy 9 kart do wyboru na pierwsze miejsce, razy 8 do wyboru na drugie miejsce, i tak dalej, czyli 7 razy 6, razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1 to jest, jak wiemy, 9 silnia. Czyli musimy to podzielić przez 9 silnia. Dlatego, że licząc w ten sposób, jak tutaj pomnożyliśmy u góry, każdy z zestawów policzyliśmy 9 silnia razy. Dlatego, że każdą kolejność liczyliśmy oddzielnie. Więc, żeby to poprawić, to musimy przez to podzielić. No dobrze, no to teraz obliczmy sobie, ile to jest. Może tutaj na dole ja to sobie obliczę. Bo gdybyśmy to wpisali do kalkulatora, tak jak mamy dobry kalkulator, który daje sobie radę z du bardzo dużymi liczbami, no to on by nam to policzył, ale. Bardzo łatwo jest mnożąc takie duże liczby wyjść poza zakres, no i później zaczną się problemy. A tutaj okazuje się, że przecież tam ma wyjść liczba całkowita, więc tam bardzo dużo musi się skrócić. Właściwie cały mianownik, który tutaj teraz pracowicie przepisuje, powinien nam się skrócić. No i zaraz się przekonamy, że tak będzie. Więc skracajmy. No dziewiątka się skróci. Z 36 zostanie 4. Ósemka się skróci z 32, też zostanie 4. Siódemka się skróci z 28, też zostanie 4. 5 razy 6 to jest 30, to się skróci z tym 30. Dalej czwórkę to może innym kolorem skrócę. Czwórkę możemy skrócić z czwórką. Dalej trójkę i 33 to zostanie 11. I tutaj mamy jeszcze dwójkę, mogę skrócić z tą czwórką i zostanie 2. No i to, co zostanie, to musimy sobie pomnożyć. To zróbmy to na kalkulatorze. Czyli mamy tak 2 razy 35 razy 34 razy 11 razy 31 razy 29 i razy 4. Mnożę tylko te, które zostały. Otrzymaliśmy wynik, że to jest 94 143 280. Dobrze, spróbuję to teraz z pamięci przepisać, czyli to będzie równe 94 miliony 143 280. No i to jest odpowiedź na nasze zadanie. Rozwiązaliśmy. A teraz przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej trochę tym rachunkom, które wykonaliśmy. Może zauważymy tutaj pewne prawidłowości. Najpierw może popatrzmy na licznik tego wyrażenia, tutaj. Na licznik tego wyrażenia, tutaj. Czyli to było równe temu. I ten licznik wygląda trochę jak silnia. Wygląda trochę jak 36 silnia, ale to nie jest 36 silnia, tak? Czym się to różni od 36 silnia? No, nie mamy wszystkich liczb pomnożonych od 36 do 1, tylko kończymy na 28, czyli mamy 9 pierwszych tylko. A pozostałych nie ma. Czyli to jest tak, jakbyśmy skrócili to przez 27 silnia. 27 to jest 36 odjąć 9 silnia. Przekonajmy się, że rzeczywiście tak jest. Czyli tutaj w liczniku mielibyśmy 36 razy. 35 i tak dalej, aż do 28. Potem by było razy 27, razy i tak dalej, aż do jedynki. A w mianowniku mielibyśmy, no, 36 odjąć 9, to jest właśnie 27 silnia, czyli tu by było 27 razy i tak dalej, aż do jedynki. No i to skróci się z tym i zostanie dokładnie to, co mieliśmy tutaj w liczniku, czyli to się zgadza. Dalej mieliśmy jeszcze podzielone to wszystko przez 9 silnia. No to tutaj podzielmy sobie jeszcze przez 9 silnia. Tu też mogę dopisać w mianowniku 9 silnia. I będę miał dokładnie to samo, co było tutaj u góry, tak? Czyli to, co było tutaj u góry, przepisałem teraz tutaj na dole. No i wiemy, że to jest równe dokładnie temu, co tutaj obliczyliśmy. A to wyrażenie, które tutaj mamy. To na ogół nazywa się w kombinatoryce liczbą kombinacji 9 elementowych ze zbioru 36 elementowego i oznacza symbolem Newtona 36 po 9. I ten symbol Newtona oznacza dokładnie tyle, że to jest 36 silnia dzielone przez 36 odjąć 9 silnia, razy 9 silnia. Możecie obejrzeć sobie film na temat kombinacji, gdzie dokładnie to wyjaśniam. No, tutaj może jeszcze przypomnę ogólną postać tego wzoru. Czyli, jeżeli wybieramy k spośród n elementów, tutaj zawsze n jest większe niż k, to to jest równe n silnia dzielone przez n minus k silnia razy k silnia. I to jest liczba kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego. Kombinacje oznaczają, że nie dbamy o kolejność elementów, które wybieramy z tego większego zbioru